Hello, hello, witam Was w pierwszym weekly vlogu. Ten vlog zaczynamy dnia 20 lutego, czyli w dniu moich urodzin, 26 urodzin. I tak stwierdziłam, że w sumie od tych moich urodzin aż do imprezy urodzinowej, która będzie 1 marca, mamy tak naprawdę te niecałe 2 tygodnie i te 2 tygodnie chciałabym spędzić z Wami, pokazać Wam tak naprawdę to wszystko, mieć też to na pamiątkę. Tak jak mówię, dzisiaj są moje 26 urodziny. Muszę Wam powiedzieć, że to na pewno będą najlepsze urodziny, już to wiem, dlatego że rozpoczęły się o północy niespodzianką od mojej przyjaciółki Oli i mojej siostry Martyny, które też wzięły jeszcze koleżankę Martynę i przyjechały tutaj dosłownie o północy, zapukały do moich drzwi, kiedy wiecie, ja sobie leżałam, mówię, o, jest północ, moje urodziny. Nagle dzwoni domofon, otwieram drzwi, a one stoją z tortem. No była to przecudowna niespodzianka, nigdy taka mi się w życiu nie trafiła. Ja otworzyłam te drzwi, mam nawet z tego filmik, więc Wam tutaj wrzucę. Stol! Ja nie wiedziałam, co się dzieje, tym bardziej, że przyjechały specjalnie z Krakowa, także jeszcze raz z tego miejsca bardzo im dziękuję i tak naprawdę ten dzień swoich urodzin rozpoczęłam z nimi, więc jestem przeszczęśliwa. No i spędzicie dzisiaj cały ten dzień ze mną i tak naprawdę całe fragmenty tego tygodnia ze mną. No i tak, więc ja jestem mega happy. Co prawda mam te 26 lat i to nie jest coś, co mnie jakoś mega cieszy, bo już wydaje mi się ten wiek dość poważny, ale ja mentalnie czuję się nadal na jakieś 22 i nie dociera to do mnie, że mam 26, więc... Trudno, bywa i tak. Urodzinowe śniadanko, właściwie brunch. Wiadomo z kim i wiadomo gdzie. No musiałam tutaj przyjść w swoje urodziny, słuchajcie. To jest moje fave miejsce i moja fave kawka. Ja już jestem ambasadorką tego lokalu, okej? Okay? Ja już się tak okrzyknęłam nią. Żyję, żyję tam. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. A kto? Angelika? Oh my god, mój kochany miejsce. Ale nie no. Pomyj życzenie. Okej, okay, muszę się teraz skupić. To już drugi raz dzisiaj. No i dobrze, jeszcze dużo będziesz miała do dmuchania. Jeszcze dzisiaj dmucham świeczkę. Dokładnie tak. Idziemy na kolację urodzinową. Dobra. Idziemy na kolację urodzinową. To jest my outfit of the day, Hailey Bieber. Zrobiliśmy przed chwilą zdjęcia, ogólnie jest mega późno, znowu będę dodawała tak mega późno zdjęcie urodzinowe, ale Ola dopiero skończyła pracę i nie miałyśmy tego jak zrobić wcześniej. Ale ogólnie wcześniej widziałam się jeszcze ze Sketchem, dostałam prezent od Sketcha, a teraz lecimy, bo już na nas czekają. Zrobiłyśmy już przystawki, tutaj mamy ceviche. Jesteśmy w ogóle, informuję, jesteśmy w nowym, bo tego jeszcze nikt nie powiedział. Tu mamy ceviche, tu mamy tacosy z łososiem, tu mamy krewetkę w tym kurze. Czekamy jeszcze na sushi, mamy nasze drineczki. Jest 22, a ja właśnie dodałam zdjęcie i oficjalnie poinformowałam, że impreza w Sketchu 1 marca to jest Bieber Fever Party, więc dlatego mam na torcie napisane 26 and believer, bo ja mam 26 lat i wciąż jestem believer, więc widzimy się w Sketch Night. Jednak jeszcze nie koniec pracy. Zanim przysiądziemy do wieczerzy, to jest takie 15 minut, Angelika po prostu musi zrobić zdjęcie jedzenia z każdej strony. Dzisiaj, dzisiaj moje bułeczki po Wendek tej spół też już były troszeczkę zimne, zanim zrobiłam zdjęcia. Ja, Mia. 100 lat. Teraz tajemniczy głos mówi 100 lat. I tak sobie gadam. Tu nagrywam vloga na TikToka, tu nagrywam vloga dla Was z całego tygodnia. Słuchajcie, mamy środę, jest dzień po moich urodzinach, godzina 14. Ja przyjechałam właśnie na paznokcie. Słuchajcie, zdecydowanie to były najlepsze urodziny w moim życiu. W sumie przez to, że impreza jest 1 marca, to tak naprawdę od wczoraj do 1 marca ja będę się czuła, jakbym ciągle miała te urodziny, bo będziemy robić wszystko naokoło tych urodzin. Także powiedzmy, że teraz zaczyna się taki mój birthday week, nawet dłużej niż week się z tego robi. Idziemy teraz na paznokcie urodzinowe. To są w ogóle paznokcie, które widzieliście w ostatnim vlogu. I słuchajcie, mam te paznokcie ponad miesiąc. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy ja byłam na wizycie, ale na pewno około 5, jak nie więcej, tygodni temu. Więc zobaczcie, jak one się super trzymają. Odrost jest jedynie, ale tak to
są w idealnym stanie. Jestem dzisiaj trochę zmarnowana, można po mnie zobaczyć. Miałam urodziny, tak, więc późno wróciłam do domu, jeszcze jeździłyśmy po mieście, śpiewałyśmy Justina Biebera, byłam w takim Bieber fever mood. Też się cieszę, że w końcu wam to ogłosiłam, bo już nie mogłam się doczekać. Co jest w ogóle śmieszne, to ja wam dawałam takie easter eggs w dwóch vlogach, w ostatnim vlogu i w jakimś vlogu Masi mówiłam wam, że kolor fioletowy to jest jakaś wskazówka. Pamiętam, że była osoba, która napisała coś, że kolor fioletowy to Justin Bieber i tu chodziło właśnie o to, że to była taka zapowiedź mojej imprezy i właśnie z tego miejsca chcę wam powiedzieć, że ja przez to, że kocham Taylor Swift, która robi takie easter eggs i takie, wiecie, ukrywa jakieś wskazówki. Ja też kocham takie rzeczy robić. Dlatego musicie teraz się spodziewać tego, że za każdym razem, jak wam mówię coś, albo tak zaznaczam, albo powtarzam kilka razy tą samą rzecz, to znaczy, że najprawdopodobniej to jest jakiś ukryty przekaz do czegoś, co nadchodzi. Więc wszystkie te znaki a propos koloru fioletowego to były ukryte wskazówki easter eggs a propos właśnie moich urodzin, które w sumie potwierdziłam już pod koniec stycznia, że taka będzie tematyka. Wcześniej to był tylko w sumie mój pomysł. Wszyscy w Sketchu powiedzieli, że to jest super pomysł, że totalnie do mnie pasuje i że totalnie robimy. To jest też trochę takie nawiązanie do tego, że Bieber Fever to się miało, jak Justin miał 16 lat, jak my mieliśmy tak po 16, 14, 16 lat, wtedy była największa gorączka Biebera. A ja właśnie chcę trochę pokazać z takim przymrużeniem oka, że ja mam 26, czyli jest 10 lat później. Dokładnie tak brzmi hasło na moich zaproszeniach dla gości na Save the Date. Było napisane I'm 26 and I still have Bieber Fever. I dokładnie o to w tym chodzi. To jest takie właśnie też nawiązanie z przymrużeniem oka. Więc mega się cieszę, bo i tak już w tym kraju ogólnie się przyjęło, że jestem żoną Justina Biebera. Przypominam, że kiedyś nawet Pudelek napisał o mnie i nie doszła żona Justina Biebera. Mam do tego dystans i jakby mnie to wręcz cieszy. Ja nie uważam, że to jest coś złego. W obecnych czasach myślę, że są po pierwsze większe problemy, a po drugie gorsze genezy, początki większości influencerów tego kraju. Ja wywodzę się z tych po prostu, którzy mieli ciekawe dzieciństwo i po prostu byli fanami Justina Biebera i w sumie do teraz tą fanką jestem. Nie mogę się doczekać, aż będę wam to pokazywać, aż będziecie po prostu ze mną uczestniczyć w tym. Oczywiście będzie vlog z imprezy osobny, już to jest wszystko dogadane. Ostatni look na moje paznokcie, Sherry and Red, takie fajne, bardzo je lubiłam, jedne z moich ulubionych. No i jakie robimy? No jak Bieber Fever, no oczywiście, że fioletowe. Jeszcze nie wiem jakie dokładnie, bo mam kilka inspiracji, ale robimy fioletowe paznokcie. Słuchajcie, wczoraj już nie zdążyłam zjeść torta, bo zdjęcie robiłam dosyć późno. Jest tylko tutaj fragment, który jadłam na zdjęciu dosłownie. Także jeszcze raz tutaj wam pokazuję, taki lekko już uszkodzony. To jest dziewczyna, od której mam torcik. Miałam również od niej torty w tamtym roku. Oba, i ten w dniu urodzin, i ten na imprezę urodzinową. Bardzo polecam, są przepyszne. W tamtym roku miałam tort o smaku banoffee. Teraz wziąłam sobie jakiś z karmelem, czekoladą, orzechami, więc mamy 26 and Bieber tematycznie. A i mam w ogóle moje nowe pazurki, ale to wam może pokażę w świetle dziennym, jak dokładnie wyglądają. Oh my god, słuchajcie, to są kawałki orzechów, jest karmel. Oh my god, jest przepyszny ten tort. Środa wieczór, urodzinowy tydzień nadal trwa. Oto mój dzisiejszy look, dzisiaj postawiłam na zielone akcenty i zielone. Słuchajcie, ja mam stalkerkę chyba. Ona mnie prześladuje. Jest wiecznie w kadrze każdego vloga. Ale ładnie tu, tutaj zobaczcie, jesteśmy w Bibis. W ogóle fun fact, byłam w Bibis z moją siostrą w wakacje. Siedziałyśmy tu na śniadaniu, rozkminiałyśmy życie i nagle stwierdziłyśmy, że musimy lecieć na ostatni koncert Harry'ego Stylesa do Reggio Emilia. I dosłownie tutaj, siedząc na zewnątrz, teraz mnie pokażę, ale tam na zewnątrz, o, szukałyśmy biletów i wpadłyśmy na ten spontaniczny pomysł i decyzję, że lecimy na Harry'ego. A dzisiaj przyszłyśmy tutaj na Mimozę, która, słuchajcie, jest no limit tutaj w środę. Taka fajna oferta. I mamy tutaj, jaki to jest? Mango czy marakuja? Marakuja. Chyba marakuja. I po prostu co wypijemy, będą nam dolewać. Także dzisiaj drugi dzień świętowania moich urodzin. Może nam się lód rozpuścić? Tak. Pan powiedział, że musimy ogólnie szybko pić, bo lud jest tylko jeden. Happy birthday. O. Happy birthday week. O, dziękuję. Już po prostu dzisiaj przyjęłam tyle życzeń, co wczoraj. Dosłownie. Dzisiaj po prostu dzisiaj cały dzień odkazywałam tylko na życzenia. Aparat się sam włączył w torebce. Trzymam go i Ola używa czego? Road. Hailey Bieber. Brakuje mi, wiecie czego? To 27 jest drop. Ja będę kupować. Jaki masz telefon? Masz 14? No, ale ja biorę 15 teraz. A, no ja też. Z
specjalnie kupuję nowy telefon, żeby móc kupić sobie case od Hailey Bieber. Odkleję. A ja nie, ja po prostu potrzebuję wymienić telefon. Tak na każdy normalny człowiek. Ej, ogólnie szczerze, ty będziesz główną gwiazdą tego vloga. Jesteś częściej w tym vlogu niż ja sama. Urodzinowy tydzień Oli Dugułęckiej, a nie mój. Pierwszy, który wyszedł, który ma i zapach... O, nie pachnie. Tak, bo on jak te jelly, te fasolki. To jest pierwszy, który wyszedł, który ma i kolor, i zapach. Patrzcie, kochani. Kolorek. Ej, mega. I to się świeci jeszcze. No tak, on jest sparkle. Oh my god, it's shimmering. Ja specjalnie go zamówiłam do czarka do Londynu. Trochę mi się wytygociło. Ale ładnie ci się mieni na ustach, patrzcie. Ale, no, Road, please sponsor me. Jakby to ujęcie. Dobra, czekajcie, wychodzę z wami. Woda. Kałuża. Czekaj! Co zamawiam zawsze? Pomarańcze. Pomarańcze. Owoc, nie sok. Dzisiaj o pierwszej nocy też była pomarańczka w hotelu w Rafelsie. Owoc, nie sok. Ale ciekawe, po co ci ta pomarańczka? Angelika, podziel się z nami. Fun fact, nie lubię pomarańcze jako owocu. Lubię pomarańcze tylko do alkoholu. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely girl. Proszę włączyć tą piosenkę. Szkoda, że nie czujecie, jak pachną. Serio, ale na kładę. Bardzo ładnie pachną. It's gonna be one less lonely girl. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Happy birthday! To urodziny to są najdłuższe urodziny w moim życiu. It's a birthday week! Pieczywo. Pieczywo, gluten, tatar. Kocham. Rosół. I bulionik. I jeszcze tutaj na spokojnie chciałam wam pokazać po prostu najpiękniejszy bukiet, jaki dostałam w ostatnim czasie. Urodzinowy, czerwony. I'm in love. One less lonely girl po prostu. Tak bym to opisała. Przepiękne, czerwone róże. Bardzo dziękuję. Także tydzień urodzinowy naprawdę top. Hello, hello. Witam was wszystkich. Moi kochani, pewnie myślicie, że mamy dzisiaj czwartek albo piątek, bo tak powinno być w naszym weekly vlogu, a mamy... Nic bardziej mylnego, mamy... Niespodzianka, mamy dzisiaj niedzielę. Troszkę się zagubiłam w akcji. Teraz szybki throwback tego, co się działo. W ogóle jest Ola, przyjechała Ola. Więc Ola przyjechała w piątek. No i ogólnie tak, w czwartek byłam na fake bake'u. Piątek w sumie... Słuchajcie, ja robiłam. Poszłam na pilates, nie wzięłam się za nagrywanie. Nie wiem czemu. I'm so sorry. Przepraszam, szczerze, naprawdę to miał być weekly vlog, weekly, prawdziwe weekly, ale nadrobimy może dzisiaj contentem. U mnie jest tak ładna pogoda, jak widzicie. Jeszcze jakbym nagrywała to wiosną. Jest tak po prostu przejrzyście, tutaj dziewczyny idą sobie w samych marynarkach. Piątek, byłam na urodzinach. Po urodzinach byłyśmy na chwilę w Sketchu. Tam widziałam się z obsługą i wszyscy widzimy się za tydzień i tak dalej. Wszyscy wyczekują mojej imprezki. Wczoraj poszłyśmy na śniadanie, do Być Może. Po Być Może widziałam się z Marcelą i z Frankiem, byliśmy w Starbucksie. Więc ogólnie miałam taki chillowy weekend, tak wiecie, że spędziłam po prostu z moimi najbliższymi. I potem wieczorem się ogarnęłyśmy i pojechałyśmy do snu. I teraz najważniejszy highlight tego wieczoru. Wiecie, co poleciało w śnie? Dosłownie stoimy na parkiecie i nagle jest tak. Oh, wow. Piosenkarka. A ja dosłownie tak. I ja przysięgam, ja myślałam, że DJ ma jakieś takie przejście swoje po prostu, że tak sobie wstawił ten fragment. Oh, wow. Mylnego? Nic bardziej mylnego. DJ postanowił puścić Baby. No randomowo. I randomowo, ogólnie. Wyobraźcie sobie mój zawał. Jakby ja tą piosenkę w klubie słyszałam tylko raz w Sketchu na mojej imprezie, jako ostatnią piosenkę, jak zamykaliśmy imprezę na Westernie. Tak, na Westernie to poleciało jako ostatnia piosenka, zamknęliśmy imprezę, wszyscy wyszli i tak dalej. Ale nigdy nie było czegoś takiego, że jestem w klubie, jest nie wiem, jakaś druga w nocy, pik imprezy, mega dużo ludzi i nagle leci Justin Bieber, Baby. To był naprawdę highlight mojego wczorajszego wieczoru. Pozdrawiam DJ-a, który po prostu był niesamowity, bo za 20 minut puścił Stay. I uwaga, ze Stay zrobił przejście w... Loli. To już była przesada. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Tak sobie pomyślałam wtedy, że to jest przedsmak tego, co będzie za tydzień. Tak, ja ci powiedziałam, nawet... że to jest dosłownie po prostu chyba DJ wyczuł, że ty masz za tydzień imprezę. DJ wyczuł, że jesteśmy wszyscy w Bieber Fever mood, że po prostu Bieber Fever panuje. Nie wiem jakby, o co chodzi, ale przez to, że Justin ostatnio wystąpił, zaśpiewał tu Inni Mini po 10 latach. Ogólnie
nawet po, nie po 10, po 14 w sumie. Panuje taki vibe, że jest taki powrót na młodego Justina. I śmieszne jest to, że w sumie ja temat imprezy wymyśliłam już... Szczerze, pierwszy raz pomyślałam o tej imprezie w październiku. Miałam w głowie, że kiedyś chciałabym zrobić taką imprezę. No i potem tak wyszło, że w grudniu już zaczęłam myśleć o tym bardziej intensywnie, że to byłaby fajna impreza na moje urodziny. Więc tak naprawdę ja to w głowie miałam już mniej więcej od jesieni, że chcę taką tematykę na imprezę, a po prostu od ostatniego miesiąca Justin, jakby młody Justin przede wszystkim, jest trendem na TikToku. Mam mnóstwo w ogóle właśnie TikToków z Justinem młodym, jak wszyscy piszą, że chcieliby, żeby powrócił po prostu, żeby Justin zrobił Eras Tour, tak jak Taylor. I po prostu ten Justin jest taki wszechobecny ostatnio, a ja się wpisałam, jakby ja wyprzedziłam trendy, bo ja tą imprezę wymyśliłam już w październiku. Ogólnie jestem mega, mega happy i ogólnie mega się cieszę, bo nie mogę się naprawdę doczekać tej imprezy. I szczerze, chyba z tematyki to będzie moja ulubiona impreza, wiadomo z jakich względów. Cieszę się, że mogę zrobić tak trochę crazy imprezę i taką trochę mega z dystansem do całej tej sytuacji, że w wieku 26 lat robię imprezę Bieber Fever Party, gdzie powinnam taką imprezę zrobić w wieku 16, max 18 lat, a ja właśnie pokazuję, nie, I'm 26 and I'm still a believer. Taki update weekendu, ale pokażę wam, patrzcie, jest w ogóle very ładnie. Patrzcie na tą pogodę w ogóle. Jest tak pięknie, świeci słońce. Jakby przysięgam, ja tu nie jestem tak często jak w tym vlogu, bo na tym vlogu jestem już w tym lokalu drugi raz. A gdybym wczoraj nagrywała, to byłabym trzeci w ciągu jednego tygodnia. Normalnie, słuchajcie, nie jestem tutaj tak często. Dodaję właśnie słynne baby na story. No, pijemy favorite latte na owsianym. Tost francuski to jest moje ukochane danie na śniadanie. Najlepsze na świecie. I tutaj jest najlepszy na świecie, uważam. Serio, to jest mój ukochany tost francuski, jest przepyszny, bo jest z mascarpone i jest top, naprawdę top of the top. Ale ogólnie bardzo często zamawiam tutaj jajecznicę, bardzo lubię, jak jest sezonowa z kurkami, no ale teraz nie ma, więc wzięłam sobie z bekonem i z cebulką. Ola ma tylko z cebulką. Dobra, moi kochani, w takiej atmosferze kończymy tego vloga. Mamy dzisiaj poniedziałek. A ja na wieczór stwierdziłam, że obejrzę sobie Never Say Never, czyli film, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo to wtedy pokochałam Justina po obejrzeniu właśnie tego filmu w kinie. Kiedyś oglądałam go tak 3-4 razy do roku, jak nie częściej. A odkąd sobie przeprowadziłam się do Warszawy, wydaje mi się, że nie oglądałam tego filmu ani razu. Film jest z 2011 roku, więc ma w sumie 13 lat. Jak będziecie w ogóle pytać, to jest dostępny on na Apple TV. I możecie go sobie albo wypożyczyć za 10 zł, albo wykupić za 30 i macie do niego taki ciągły dostęp. I ja w sumie tak zrobiłam, bo stwierdziłam, że teraz będę po prostu wszystkich zamęczać. Jak ktoś będzie mnie odwiedzał, to będzie musiał przejść ze mną przez Never Say Never. A potem jeszcze w marcu, jak wychodzi Taylor The Eras Tour, to już wszystkim moim najbliższym powiedziałam, że robimy wspólne oglądanie. Zamówiłam sobie taką mini magiczną lampkę, także teraz tutaj się Wam mogę nagrać bez zapalania światła i chodzenia z dużą lampą po domu. Więc jest to bardzo, bardzo wygodne. Ja dzisiaj w takim troszkę nieogarniętym wydaniu. Za bardzo się dzisiaj nic nie działo, też związanego z urodzinami, więc nic nie nagrywałam. A chciałam, żeby te vlogi były takie bardziej skupiające się na tych przygotowaniach do urodzin. Kolejny vlog będzie bardziej z przygotowaniami do imprezy, bo tak jak mówię, od jutra będą zaproszenia i wszystkie inne rzeczy. Tym vlogiem zamykamy, powiedzmy, pierwszy tydzień urodzinowy, bo miałam urodziny we wtorek w tamtym tygodniu. Wtedy zaczęłam tego vloga i teraz od wtorku do piątku będę nagrywać kolejnego ze wszystkimi przygotowaniami, ze stylizacją i tak dalej. No i z imprezy pojawi się osobny filmik. Tak mi się wydaje, że tak to zrobię. Dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam, że w sumie nie był to pełen tydzień, tak jak planowałam, ale też miałam gości, dużo się działo, też takich prywatnych rzeczy, które nie do końca mogłam nagrywać, bo też nie wszyscy moi znajomi chcą być pokazywani, także w sumie pokazałam tyle, ile mogłam, mam nadzieję, że tak czy siak to Wam się spodoba i ja się ogólnie bardzo cieszę, bo będę miała taką pamiątkę urodzinową. Dzisiaj oficjalnie w ogóle ogłosiliśmy imprezę, tutaj pokażę Wam grafikę. Jest to po prostu najpiękniejsza grafika ever i z tą grafiką też są związane zaproszenia, więc w ogóle mega, mega się cieszę i jaram. Naprawdę tak sobie wyobrażałam grafikę urodzinową mojej imprezy. Impreza jest w piątek, 1 marca, w 30 urodziny Justina Biebera. To są moje 26 urodziny, wszystko się nam super zgrało w czasie. Wejściówek nie kupuje się wcześniej, kupujecie je na wejściu. Możecie kupić wejściówkę zwykłą albo możecie kupić wejściówkę z możliwością wejścia na top floor, gdzie ja zawsze mam swój stolik i w sumie spędzam większość imprezy, ale będę też
na dole. Więcej jestem na górze, ale będę też na dole. Także tutaj dowolność, oczywiście możecie też zarezerwować loże ze swoimi znajomymi. Wszystkie info też macie u nich na Facebooku, na wydarzeniu. Tam są też wszystkie informacje a propos cen. Jest numer telefonu, można zadzwonić, zapytać, ale możecie też kupić po prostu zwykłą wejściówkę i wtedy też te wszystkie atrakcje, które będą w klubie, zobaczycie. A ja będę do końca, więc na pewno Wam nie ucieknę, nieważne o której uda Wam się wejść, ja będę do końca imprezy, także widzimy się. W Sketchu na Bieber Fever Party, na Double Birthday, moje urodziny i urodziny Justina Biebera.